przystępujemy do punktu 6.2. Bardzo proszę Panią Teresę Zgubińską, przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Bardzo proszę. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym uchwała się co następuje. Paragraf pierwszy. W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 105 834 zł, w tym dochody bieżące tą kwotę, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 60 895 585 zł, w tym dochody bieżące 58 378 150 i dochody majątkowe 2 517 435 zł. Punkt pierwszy. Punkt drugi, przepraszam. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 105 834 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 105 834 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 74 787 796 zł. W tym wydatki bieżące 55 098 608 zł i wydatki majątkowe 19 689 188 zł. Punkt trzeci. Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 600, to jest transport i łączność, rozdział 616 drogi publiczne i gminne, z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie, m.in. ulica Słoneczna, ulica Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska. W 2016 roku etap trzeci obejmujący ulice Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie o kwotę 160 tysięcy złotych do działu 710, to jest działalność usługowa, rozdział 710-35 cmentarze, kwotę 60 tysięcy złotych na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze, w tym m.in. na zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej. I punkt B do działu 921, to jest kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 921-20, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kwotę 40 tysięcy złotych na wydatki bieżące, na dotacje na zadania bieżące. I punkt C do działu 926, to jest kultura fizyczna, rozdział 926-01, obiekty sportowe, kwotę 60 tysięcy złotych na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pod nazwą modernizacja Stadionu Miejskiego w Sztumie. I kolejny punkt w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 710-35 cmentarze, na wydatkach majątkowych przenosi się kwotę 2 418 500 zł z zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup gruntu pod cmentarz komunalny na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze, w tym m.in. na zakup gruntu i opracowanie dokumentacji projektowej. I punkt trzeci w dziale 801, to jest oświata i wychowanie, rozdział 801-10, gimnazja, w wydatkach bieżących, z wydatków jednostek budżetowych, to jest z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kwotę 4675 zł na dotację na zadania bieżące, to jest pomoc finansową dla powiatu kwidzyńskiego. I punkt czwarty, w dziale 801, również oświata i wychowanie, z rozdziału 801-95, to jest pozostała działalność, z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją statutowych zadań, kwotę 24 tysiące złotych do rozdziału 801-14 to jest zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół na wydatki majątkowe, na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MGZO. I punkt 5. z działu 852, to jest pomoc społeczna, rozdział 852-14, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z wydatków bieżących, w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych, kwotę 60 000 złotych do działu 700, to jest gospodarka mieszkaniowa, rozdział 705, gospodarka gruntami i nieruchomościami, na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. I punkt 3. W załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr 22-167/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pod nazwą Plan Wydatków Majątkowych na rok 2016 w dziale punkt 1 600, to jest transport i łączność, na zadaniu pod nazwą Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie, m.in. ulica Słoneczna, Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska. W 2016 roku etap trzeci, obejmujący ulice Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska. Zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2016 rok o kwotę 160 000 złotych. I punkt drugi. W dziale 710 działalność usługowa wykreśla się zadanie inwestycyjne pod nazwą zakup gruntu pod cmentarz komunalny o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2016 rok w kwocie 2 418 500 zł. I punkt B. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze, w tym między innymi na zakup gruntu i opracowanie dokumentacji projektowej o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2016 rok w kwocie 2 478 500 zł. Punkt trzeci, dział 801 oświata i wychowanie, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MGZO o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2016 rok w kwocie 24 000 zł. I punkt czwarty, dział 926 kultura fizyczna, na zadaniu pod nazwą modernizacja Stadionu Miejskiego w Sztumie zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2016 rok o kwotę 60 000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki od 1 do 3 do niniejszej uchwały. I paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Mianowicie poproszę Panią Zgubińską o przedstawienie projektu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019, co się łączy z wcześniejszą zmianą w budżecie gminy. Proszę Pani. Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Sztum na lata 2016-2019. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 226 i 227 ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową dla gminy Sztum na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem do wyżej wymienionej uchwały i treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. czy uzasadnienie, objaśnienie? Nie trzeba, bo ścisnęło czysto. Także projekt uchwały uzyskał również pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju. Dziękuję bardzo i otwieram dyskusję. Nie widzę, w takim razie projekt uchwały podaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. Poproszę teraz Panią Iwonę Wyżykowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawnej na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości. Bardzo proszę. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie przywołanych przepisów prawa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na działki numer 218/3, 225, 160, 161, 162, 111 oraz części działek nr 171, 110, 147/2 i 179/1 o łącznej powierzchni 6 hektarów 3115 metrów położonych w obrębie Sztumskie Pole Gmina Sztum. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ujęte w uchwale nieruchomości są obciążone umowami dzierżawy na czas określony do 3 lat. Dzierżawca wykorzystuje przedmiot dzierżawy z przeznaczeniem na zagospodarowanie rolnicze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, wyżej wymienione nieruchomości nie są przeznaczone na cele publiczne, inwestycyjne ani statutowe gminy, w związku z czym mogą być wykorzystywane w dotychczasowy sposób. Opinia komisji. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Projekt podaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. Poproszę również Panią Iwonę Wyżykowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej numerem 254/4. Proszę bardzo. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 254/4 położonej w obrębie 3 miasta Sztum przy ulicy Jagiełło. Na podstawie przywołanych przepisów prawa uchwała, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż procesu przetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 254/4 powierzchni około 185 metrów, oznaczonej kolorem czerwonym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Sztum przy ulicy Jagiełły, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem 254/2, na rzecz osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Do nieruchomości są rejonowe w Kwicynie, 8 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie, prowadzi księgę wieczystą nr 1783/1. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 254/4 położona jest w obrębie 3 miasta Sztum. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Sztum, część wyżej wymienionej działki oznaczona kolorem czerwonym na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, znajduje się w terenie oznaczonym symbolem B1MM/UH, czyli wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi i handel. Właściciel nieruchomości przyległej do wyżej wymienionej części działki jest zainteresowany jej nabyciem z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie z 15 głosami za. I również Panią Iwonę Wyżykowską proszę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 3 i nr 103 w obrębie geodezyjnym Barlewice. Bardzo proszę. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami 3 i nr 103 położonych w obrębie geodezyjnym Barlewice. Na podstawie przywołanych przepisów prawa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 103 o powierzchni 1100 m i numerem 3 o powierzchni 3 hektar 2300 m, położonych w obrębie geodezyjnym Barlewice z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych na rzecz osoby, która zamierza te nieruchomości nabyć. Dla wyżej wymienionych nieruchomości są rejonowe w Wicynie, 8 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczystą nr 5993/4. Paragraf 2. Wykonanie wierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerem 103 i numerem 3 położone w obrębie geodezyjnym Barlewice są sklasyfikowane jako DR drogi. Zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego działko oznaczone numerem 103 mieści się w terenie o funkcji rolniczej, a działko oznaczone numerem 3 mieści się w części w terenie o funkcji rolniczej i w części pod obwodnicą miasta Sztum. Wyżej wymienione nieruchomości nie są wykorzystywane jako drogi i w rzeczywistości są użytkowane rolniczo. Właścicielka nieruchomości rolnych przylegających do wymienionych nieruchomości zaproponowała ich nabycie na powiększenie gospodarstwa rolnego. One widnieją w ewidencji, są kreski, a tak naprawdę są zaorane po prostu dla pole. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 15 głosami za. Poproszę pana radnego Adama Kaszubskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na pierwsze półrocze 2016 roku. Proszę bardzo. Uchwała nr 23 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 maja 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na pierwsze półrocze 2016 roku na podstawie przytoczonej uchwały podstawy prawnej. Uchwała Rada Ministrów następuje. Paragraf 1 uchwały nr 18139/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na pierwsze półrocze 2016 roku. W paragrafie 2 dodaje się ustęp 9 w brzmieniu następującym. Przeprowadzenie kontroli działań służb gminnych w zakresie pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru mieszkańcom Polaszek realizowanej w imieniu burmistrza miasta i gminy Sztum, termin kontroli czerwiec 2016 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Na 22 sesji Rady Miejskiej w Sztumie w dniu 27 kwietnia 2016 roku zgłoszono wniosek o przeprowadzenie kontroli działań służb gminnych w zakresie pomocy poszkodowanym w wyniku pożarów mieszkańcom Polaszek. Na podstawie paragrafu 86 Statutu Miasta i Gminy Sztum Komisja Rewizyjna przedkłada pod obrady sesji uchwałę zmieniającą plan pracy Komisji na pierwsze półrocze 2016 roku. Dziękuję bardzo. Tu już nie ma dyskusji. Uchwałę poddaję pod głosowanie. Kto za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W ten sposób wyczerpaliśmy punkt 6 dotyczący projektowania uchwał. Przechodzimy do punktu 7, do zgłaszania interpelacji, zapytań i wniosków. Zanim udzielę radnym głosu, chciałem poinformować, że na dzisiejszą sesję zaprosiłem panią Elżbietę Kozłowską, która była zwyciężczynią Krajowego Konkursu Fryzjerstwa. Jednak dzisiaj do mnie zadzwoniła i przepraszała, że nie może uczestniczyć. Tak prosiła, że żeby może na następną sesję, bo dzisiaj miała pilny wyjazd, więc dlatego dzisiaj nie będzie. No proszę bardzo o zadawanie pytań. Chciałbym przedstawić pomysł wychodzący bezpośrednio od mieszkańców stworzenia z okazji zbliżającego się Euro Sztumskiej strefy kibica z telemimem na rynku, czyli na placu wolności lub też na plaży miejskiej, tylko podczas meczów polskiej reprezentacji, żeby mieszkańcy mogli integrować się w ten sposób, wspólnie przeżywać te emocje związane z występem naszej reprezentacji. Nie wiemy jak długim, ale żeby mogli to przeżywać, jak najdłużej, z jak największej ilości meczów, to ten pomysł zadaje pod rozwagę. Tutaj może do pana dyrektora SCEK-u coś może uda się wymyśleć. Jakiś czas temu zgłaszałem też pomysł wykonania wyznaczenia terenu w okolicy Jeziora Sztumskiego, tam gdzie gmina ma jeszcze swoje grunty, jako teren do wytypowania na sprzedaż pod domki letniskowe lub tego typu działalność. Chciałbym zapytać, czy ten pomysł był analizowany. Chciałbym też zapytać, dlaczego klub Wiktoria zrezygnował, jeśli jest to wiadome, dlaczego klub Wiktoria zrezygnował ze stypendium dla dwóch swoich zawodników, o czym informował Pan Burmistrz podczas informacji działalności międzysesyjnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Adam. No, taką prośbę, znaczy możemy było może tak to robić, że zadajemy pytanie, dostajemy odpowiedź, bo czasami jak się... Najpierw pytania, potem udzielamy odpowiedzi. Nie, tak by było lepiej, bo czasami unikają te pytania jednak. Odpowiadający też musi się zastanowić. Dobrze, ja prosiłbym, bo mam brak odpowiedzi pisemnej na temat kary, jaką gmina zapłaciła. Ja prosiłem to na ostatniej sesji. Firmie Dekko za rynek i za wzgórze Szulcze. Z odsetkami przeprosiłem to stadion, nie otrzymałem tego pisemnie. Szukałem w wydatkach, jakie mamy, ale to... Ale ja chciałem pisemnej odpowiedzi, dobrze? Co jest, na jakim etapie jest wniosek złożony przez nas dotyczący wsparcia przez gminę drogi na Białą Górę, remontu do marszałka województwa? Występowaliśmy o 1 000 000 zł, żeby gmina dołożyła do tej inwestycji, bo jest szansa na to, żeby trzymać te środki. Kolejne moje pytanie jest, czytałem CIPS dotyczący dalszej części deptaku, który będzie robiony po drugiej stronie jeziora. Tam zapytania też m.in. chodzi o lampy LED. Mam pytanie, czy te lampy będą miały już system inteligentny, który będzie któryś na przykład o godzinie ściemniał na przykład, czy obniżał wartość zużywanej energii, czy nie, bo do tego nie ma i tak się zastanawiam, czy gdzieś może minąłem, a może nie ma, czy jest na to projekt? Tak. Bo szukałem na stronie internetowej projektu tego i szczególnie to jest, nie subsydicie, jest opis, ale typowego projektu nie zauważyłem. Pytałem kiedyś już wiceburmistrza na temat wysypanych kamieni przy dworku Żeromskiego. Czy one tam będą dalej leżeć, czy je Państwo gdzieś przewieziecie w inne miejsce, może takie mniej uczęszczane przez ludzi? Mam tutaj jeszcze jedną taką informację od mieszkańców Koślinki, że odpady z celulozy miały być przerabiane na tak zwanych PSD2. Z tego, co mieszkańcy dużej skarbie do RDOŚ teraz o to, że to jest zaprzestane i prawdopodobnie przerzuca to się dalej jakąś koparką, tam, przerzuca to i nie wiadomo, czy nie będziemy musieli znowu tego wyciągać z tego dołu i płacić za to pieniędzy. No i mam jeszcze tutaj taki wniosek klubu naszego radnych o w sumie pozostawienie. Co prawda dzisiaj się dowiedziałem, że środki, które były przeznaczone na drugi etap modernizacji kompleksu elektrotechnicznego na Stadionie Miejskim w Sztumie wynoszą 4 225 000 zł, a nie mając do końca tej wiedzy, którą dzisiaj uzyskałem na Komisji Finansów przed sesją, że ta kwota została cała spożytkowana, prosimy o zapewnienie kwoty około 90 000 zł na cel wykonania automatycznego systemu nawracania nowej płyty boiska modernizowanej w tym obiekcie. Powyższy wniosek składamy z uwagi na to, iż jak wynika z dokumentacji tego drugiego etapu, nawierzchnia płyty boiska z siedziby tymcierkowej ma być za pomocą węża lub poprzez zraszacze ręczne nawadniana, co straciło już dawno rację, bo ja już to wcześniej kiedyś też zgłaszałem i przy takiej dużej inwestycji, to jest 6 000 000, tam 700 prawie tysięcy, no, można się nad tym ukłonić, bo żywotność trawy naturalnej przeznaczonej na boisko zależnie tylko od ilości wykonania, ale też od czynników takich jak nawadnienie, nasłonecznienie, nawożenie. i dawkowanie w odpowiednich proporcjach. I taki wniosek tutaj chcemy złożyć, tylko ja ręcznie jeszcze dopiszę po prostu z wolnych środków budżetowych, jakie są w Unii, tak? Jest to kwota nieduża przy globalnej inwestycji całego stadionu. Mam takie, do tego stadionu mam jeszcze jedno pytanie, bo słyszałem, że spotkanie było jakieś takie robocze dotyczące właśnie zgłaszane przez tą firmę, która tutaj wygrała ten przetarg. Tam jest w paru momentach jest brak zgodności z PEZLA. Między innymi tutaj jakieś zakole, obwodnienia. Wiem, że takie spotkanie ma się odbyć 6 czerwca, ale nie wiem, kto będzie w tym uczestniczył. Mówiono nam wcześniej, że uzgodnienia są z PEZLA zrobione i to jest wszystko cacja, a to że nie jest. Dlatego bym prosił, nie wiem, może władze klubu drugiego, który użytkuje też to, ten stadion, albo będzie w przyszłości użytkował, tak, żeby został też poinformowany o takim spotkaniu. To są takie moje pytania, tak? Tutaj ten wniosek złożył tylko ręcznie, dobrze, dobrze? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja takie pytanie, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż zamku i czy mamy jakieś informacje o osobach chętnych, zainteresowanych ewentualnie wzięciem udziału w tym przetargu? I drugie pytanie mam do pana dyrektora a propos tej informacji przekazanej, czy jakie konsekwencje mogą być dla mieszkańców Sztumu, gdyby została wstrzymana praca oczyszczalni i ewentualnie jakie tam scenariusze można przewidzieć w tej sytuacji? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radna Sylwia. Ja mam zapytanie, co się dzieje z dofinansowaniem na bibliotekę, na jakim to jest etapie, w ogóle jest to jakieś etapie? I też mam pytanie, jeśli chodzi o zaproszenie. Czy wszyscy sołtysi dostają zaproszenie na obchody 600-lecia, czy tylko wybiórczo? I pytanie do pana przewodniczącego. Na jakich warunkach pan udziela odpowiedzi sołtysom? I jednym pozwala pan się wypowiedzieć podczas sesji, a drugim nie. I nie wiem, to jakoś tak w spójności prawa. Dziękuję. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ja chciałam jeszcze na chwilę wrócić do oświadczenia, które grupa radnych OPS złożyła 27 tutaj, ponieważ zostało tam wywołane też moje nazwisko, w kontekście, z którym się absolutnie nie zgadzam. Stwierdziliście Państwo, że pracownicy urzędu i sekretarz są wykorzystywani przez burmistrza do politycznych rozgrywek. Chciałam powiedzieć, że ja doskonale znam swoje obowiązki jako sekretarz, to wynika z ustawy o samorządzie gminnym, to wynika z ustawy o pracownikach samorządowych, to wynika z mojego zakresu obowiązków. Tak jak inni pracownicy realizuję swoje zadania. Zdaję sobie sprawę, że ten kontekst został tutaj przywołany z kolei z powodu mojego oświadczenia, które się pojawiło w marcowym biuletynie. Tutaj w cudzysłów Państwo wzięli, że to oświadczenie zostało złożone w imieniu pracowników urzędu. To oświadczenie zostało złożone w imieniu pracowników urzędu po moich konsultacjach z wieloma pracownikami, z ich inicjatywy większości, ponieważ musicie sobie Państwo zdawać sprawę z jednej rzeczy. Zarzucając burmistrzowi malwersację, zarzucacie działanie niezgodne z prawem pracownikom. Pracownicy urzędu utożsamiają się ze swoimi obowiązkami, są zaangażowani, więc nic dziwnego, że to Państwa oświadczenie wzięli do siebie. Państwo napisali, że anonimowi pracownicy do Państwa przychodzili czy dzwonili, a do mnie przychodzili pracownicy, których ja znam z imienia i nazwiska. I Państwo często nawet nie wiecie, jak się nazywa pracownik, którego mijacie na korytarzu, a on się też czuje dotknięty. Chciałam podkreślić, że absolutnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że jestem wykorzystywana do politycznych rozgrywek. Jest to krzywdzące nie tylko w stosunku do mnie, ale do wielu pracowników, których jako sekretarz reprezentuję. Proszę bardzo, jeszcze. Tak, jeszcze jedno mam, które właśnie Pan wywołał ten temat, zanim Pan Prezes odpowiadał. Mam tutaj wyniki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Gdańska z 20 maja. W wyniku kontroli stwierdzono, że ściegliki prowadzone oczyszczalnie w Sztumskim Wodów przez ruch mediacyjny do jeziora Parleta i dalej do jeziora Kaniewo nie odpowiadają warunkom dopuszczalnym. Bo skierował również wniosek do starosty szumskiego o cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego na oprowadzanie ścieków z oczyszczalni. Równocześnie WIOŚ wszczął postępowanie w kierunku wstrzymania pracy tej instalacji. Wśród jezior rejonu sztumskiego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska WIOŚ badał w ostatnich latach dwa jeziora, głównie zajezierskie, sztumskie i Dąbrówka. W wyniku szczegółowych badań dla obu jezior końcowa ocena została określona jako stan zły. To są wyniki tego. Ja mam takie pytanie. Tutaj głosujemy nad rozszerzeniem sieci wodno-kanalizacyjnej czy kanalizacyjnej na dzień dzisiejszy, a nie zastanawiamy się, kto ma te ścieki przejmować. Wywożenie beczkami ścieków to są horrendalne pieniądze. W zeszłym roku jedna firma pod Sztumem zapłaciła 1 000 000 euro za wywożenie ścieków do innych, nie do sztumskich, oczyszczalni. Są horrendalne. Ja bym poprosił pisemny raport albo informację na temat poniesionych w ciągu ostatnich 20 lat od oddania, 19-20 lat chodzi, na oczyszczalnie przez miasto, jak i przez PEW. Tak? I nie możemy zostawić PEW-owi przedsiębiorstwa samemu w sobie, żeby sobie poradziło z tym tematem, bo przedsiębiorstwo sobie nie poradzi z tym tematem. Mamy ostatnie 4 lata, żeby pozyskać środki z Unii Europejskiej na budowę nowej oczyszczalni. Bo... Ja przepraszam. Pytasz, no to więc właśnie, czy gmina, jakie plany ma w tej sytuacji gmina i jak myśli to, nie wiem, bo nie ma sensu badać, tylko trzeba postawić czoła, no i poszukać środków europejskich, i póki jeszcze są, żeby to wybudować. No, czy w tym samym miejscu? Nie wiem. Czy w nowym miejscu? Nie wiem. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma, to zamykam ten punkt. Przechodzimy do następnego punktu, do udzielenia odpowiedzi na zapytania publiczne. Pan radny Adam Kaszubski ma pytanie do dyrektora kultury. Czy jest możliwość robienia strefy kibica na czas euro? Myślę, że jest możliwość zrobienia strefy kibica. Nie jest to prosta sprawa, jakże to dosyć komercyjna impreza i wiąże się z ochroną także. Ja myślę, że szczegóły możemy tutaj omówić spokojnie, jeżeli jakiś pomysł będzie, bo to musi 9 lat wolności jest dobrym miejscem tego, bo tam jest ochrona sklepów, ochrona instytucji, które natomiast jeżeli jakaś plan, jakiś przestrzeń, że znajdziemy dobrą nam taką strategię, ja uważam, że to możemy całkiem spokojnie realizować. Od telewizji jest nieczysto, bo jest jakaś sprawa, jak alkoholem, z czymś jeszcze, to jest tak proste, że ktoś ochroni, żeby było bezpiecznie dla wszystkich, którzy są w strefie kibica i dla tych, którzy są na zewnątrz strefie kibica. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Sprawa jest otwarta i wszystko jest możliwe. Pyta również pan Adam, dlaczego Wiktoria zrezygnowała z wypłacenia stypendium tym panom wioślarzom? Taki trafik, ponieważ stwierdzili, że realizowane są założenia zeringowe i z takim wnioskiem wstąpili do I czy gmina ma jakieś, żeby wrócić do wcześniejszego pomysłu pana Adama w sprawie budowy domów letniskowych na gminnych gruntach za jeziorem, za jeziorem? Pan burmistrz wyznaczy, pan kierownik jest gospodarzem. Muszę sprawdzić po prostu temat i odpowiem panu, tak? Kiedyś wywiązała się między mną a burmistrzem taka dyskusja, że to jest możliwe, że to jest sektora prywatnego, zainteresowany i no nie wiem, czy coś się ruszyło w temacie chociażby prywatnego sektora, nic się nie ruszyło. No to prośba, żeby przeanalizować tego typu pomysł. Dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań pana radnego Adama Pociardowskiego. Odpowiedź na piśmie w sprawie kary dla Tekpolu nie otrzymał. Pani sekretarz otrzymał? Odpowiedź jest, to znaczy ta kwota jest w sprawozdaniu z budżetu, teraz na komisji będziemy to omawiać, więc i ten temat. Słucham? Mamy teraz komisję. Będziemy pracować na sprawozdaniu z budżetu, tak? Dziękuję. Jeszcze Panie Przewodniczący, jeśli można dwa zdania. To nie jest kara, ponieważ gmina podpisała ugodę z firmą Degwol. Dziękuję bardzo. Wsparcie remontu drogi na Białą Górę, lampy nad jeziorem, czy LEDowe, czy będą inteligentnie wyłączane, czy kamienie przy Dworku Żeromskiego, czy jeszcze poleżą odpady z celulozy w Koślince na temat ich przerobu i dalszego losu i pozostawienie środków na nawadnianie płyty boiska. Myślę, że przydałyby się środki do zakupu takich 17 zawodników w Brazylii, co by miał to grać. Brak zgodności projektu z drogami Polskiego Związku Lekkoatletycznego, czy będzie spotkanie w tej sprawie. W sprawie drogi wojewódzkiej odbyło się spotkanie dużo wcześniej, jak radny pytał na sesji mojej i pana starosty. Uzgodniliśmy z wicemarszałkiem województwa, że do tematu wrócimy jesienią. Jest to droga wojewódzka, więc jest to zadanie władz regionalnych. Mieszkańcom i samorządom zależy na ujęciu tego w planie inwestycyjnym. Władze regionalne czekają na wyniki przetargów, są na etapie dużych przetargów drogowych. Jeżeli powstaną oszczędności, to jest szansa na rozważenie. Nie było żadnych zapewnień, nie ma żadnych deklaracji ze strony radnych czy władz regionalnych, że tylko, że tak powiem, brak aktywności ze strony samorządów powoduje, że ta droga nie jest remontowana. Na jakich zasadach ewentualnie samorządy powiatowe i gminne miałyby wejść, to będzie dyskutowane jesienią tego roku. Na chwilę, czy będą inteligentnie się wyłączały? W tej chwili przy jakichkolwiek inwestycjach montujemy tylko nowoczesne oświetlenie LEDowe. Po zakończeniu, bo jak Państwo już słyszeliście wcześniej z informacji Pana Burmistrza, będziemy składali wniosek o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego. Po zakończeniu tej inwestycji, bo w skład tej inwestycji ma też wchodzić system sterowania, który będzie obejmował całe oświetlenie funkcjonujące na terenie gminy, z tym, że będzie to część tego projektu, o dofinansowanie którego będziemy się ubiegali, będziemy składali wniosek. Czyli będzie inteligentny. Tak. Dopiero po zakończeniu modernizacji oświetlenia, bo wtedy zainstalujemy cały system, wprowadzimy cały system zarządzania oświetleniem. Ja jeszcze może uzupełnię, że tak jak na ulicy Wojciechowskiego i tu przebudowywanych ulicach, tam jest budowany taki sterownik i przy opisie jaki jest typ lampy i to powoduje, że natężenie spada i okresowo. Także takie też lampy. Ale będzie oprócz tego można sterować, tak jak tu Pan mówił, całym systemem wyłączania pewnych regionów oświetlenia. Także to jest uzupełnienie. Czy kamienie przy Dworku Żeromskiego zostaną wygospodarowane? Zostaną, z tym, że nie powiem w tej chwili kiedy, bo jak rozpoczyna się inwestycja, czyli rozbudowa ścieżki, nie chcemy powodować kolizji z wykonawcą, a poza tym musimy też przygotować miejsce na składowanie tych kamieni, tak lepsze niż to dotychczasowe, ale to w swoim czasie to nastąpi. Czy odpady celulozy w miejscowości Koślinka stanowią jakieś zagrożenie? Proszę Państwa, do mnie też dzisiaj wpłynęło zawiadomienie jednego z mieszkańców z Koźlinki, że firma poznańska zaczyna teoretycznie przetwarzać te odpady i mieszkańcy mają niepokojące zdanie, że do tego przetwarzania nie dochodzi. Ja zgłosiłem tę sprawę do starostwa powiatowego jako do organu, który wydał decyzję na przetwarzanie odpadów, aby to sprawdzili. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że w stosunku do tej firmy i do tego miejsca RDOŚ Gdański prowadzi postępowanie w sprawie stwierdzenia szkody w środowisku. Także te organy kompetentne jakby nadzorują tę sprawę. Czy jest możliwość poprawki projektu stadionu, żeby zrobić nawadnianie automatyczne płyty boiska? Proszę, nie? rozważymy ten wniosek. Jeszcze jedno, może panie burmistrzu uzupełnię, bo nawet rozmawialiśmy na ten temat, jest kwestia tego, czy jest zabezpieczone odpowiednie ciśnienie i tutaj musimy wystąpić, jeżeli taka możliwość będzie, do PEW-u, czy jest możliwość zapewnienia takiego ciśnienia, bo w związku z tym, że wiemy, że w pobliżu znajduje się szpital, a będzie to sterowanie automatyczne, czy w takiej sytuacji nie będzie takiej, że nawadniamy stadion, a w tym momencie szpital po prostu nie ma wody. Także tu jest uwarunkowane to ciśnieniem, jakie w sieci jest. Samodzielne pompy. Tak, ale samodzielne pompy to musi być odpowiedni zbiornik, do którego na terenie stadionu jest pompowana woda i dopiero z tego zbiornika pompa uruchamia system nawadniania. A koszt całego tego zbiornika, bo nawet dzisiaj rozmawialiśmy, to jest kwestia następnych 100 tysięcy wybudowanych. Czyli nie 60 tysięcy, jak się tak nie myśli, tylko... Tak, to nawet dzisiaj właśnie na stadionie rozmawialiśmy na ten temat. Tak? Ale jeżeli to jest, będzie możliwe, to rozważymy taką możliwość, tak? Dziękuję. Czy jest taka możliwość, że projekt jest niezgodny z wymogami Polskiego Związku Lekarza? Lekarz odpowie, także to projekt jest zgodny, tak jak tutaj jest zatwierdzony, zgodny jest z wymogami Polskiego Związku Lekolatycznego i uzyskał pozytywną opinię. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy, odbyły się już oficjalne 2 spotkania robocze, to są narady koordynacyjne prowadzone przez nadzór inwestorski i nadzór autorski i zgodnie, tak jak już są wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z procedurą już FIDIK, dał wykonawcy termin 14 dni na wniesienie uwag do projektu. No i wykonawca obiektu wniósł swoje uwagi, polepszenia, można powiedzieć w ten sposób, że jako doświadczony wykonawca już iluś tam stadionów zaproponował pewne rozwiązania, no, takie mające na celu może polepszenie, może wyeliminowanie pewnych rzeczy, na przykład zwiększenie powierzchni poliuretanowej w miejscach, gdzie występuje nawierzchnia trawiasta. No i teraz odbędzie się spotkanie, na którym zostanie przeanalizowane, czy to się mieści w kosztach inwestycji. Także to jest analizowane. Także wykonawca wnosi swoje uwagi, nadzór inwestorski, autorski analizuje, co to musi być odpowiednie. Proszę Państwa, to są jakieś plotki, bo w ogóle warunkiem uzyskania dofinansowania było uzgodnienie, akceptacja tego projektu przez PEZLA. Inaczej byśmy w ogóle nie przystąpili do tej inwestycji. Inwestycja odbywa się zgodnie z dokumentacją, zgodnie z planem i zgodnie z wcześniej ustalonymi uzgodnieniami z PEZLA. I to wszystko. Pan się tak nie cytuje, się pyta. Ja wyjaśniam. Mam nadzieję, Adam, że żadnego pytania nie opuściłem. W tej turze pytań chyba nie. Pan radny Tomek Lik pyta, czy będzie przetarg, w jakim czasie na sprzedaż zamka? Właśnie kończymy pracę nad przygotowaniem trybu, warunków i regulaminu przeprowadzenia przetargu. Podejrzewamy, że lada chwila powinien się ukazać wykaz. Przetarg przewidujemy na jesień, ponieważ jest znaczna wartość, w związku z tym odpowiednio długo musi wisieć ogłoszenie. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie z tego, co... Proszę? Poczekamy. Poczekamy, tak, ale zainteresowanie było... Osoby dzwoniły, inwestorzy pytali się właśnie o ten przetarg, tak? Pyta pan radny Tomek również o najczarniejsze scenariusze, co się stanie, jeżeli będzie decyzja o wstrzymaniu przyjmowania ścieków nowych ścian. Może tak na początek trochę na skróty powiedziałem, czego dotyczyła ta informacja z WIOŚ-u. Tutaj generalnie my wykazaliśmy, co w takich sytuacjach robimy. Czyli zgłosiliśmy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, że coś, co wpłynęło do nas na oczyszczalnię i spowodowało nam pogorszenie kondycji tego naszego osadu, to zrobiliśmy w ten sposób, że wymieniliśmy osad czynny, bo w takim wypadku takie rzeczy się robi i sprawdziliśmy napowietrzanie układu, który jest u nas i sprawa wyczyszczenia tych ścieków, czyli poprawy kondycji osadów, to nie jest sprawa jednego, dwóch, 3 dni, tylko to jest bardzo długi okres. Dodatkowo prowadziliśmy też rozmowy z projektantem tej naszej oczyszczalni w sprawie tego, jak ewentualnie można by podejść do sprawy modernizacji, tutaj co akurat pan radny mówił. Dodatkowo jeszcze rozmawialiśmy też z użytkownikami wszystkich takich pomniejszych i większych oczyszczalni, których takie problemy mogło dotyczyć. Ja powiem tylko jedno, bo nie każdy wie, nasza oczyszczalnia jest wybudowana 19 lat temu, my tą oczyszczalnię cały czas prowadzimy. Oczyszczalnia była wybudowana na ten obszar, który mamy i my się w tym obszarze mieścimy. To, że jest sprawa ścieków, one teraz mają troszkę inną, jak to się mówi, wartość parametrów niż to, co było 19 lat temu, to jest duży okres czasu. Jednakże chciałbym tu cały czas dopowiedzieć to, że my robimy wszystko, żeby to oczyszczalnie prowadzić. I ta decyzja, która była, to jest decyzja rozpoczynająca jakąś taką większą procedurę. Ale to, co mówię, my odprowadzamy ścieki do Jeziora Parlety. Na Jeziorze Parleta ten problem nie wystąpił, co na Jeziorze Kaniewo. Jeżeli z Jeziora Parlety do Jeziora Kaniewo mamy rów otwarty, ogólnodostępny, jeżeli coś tam mogło się pojawić, to my nie możemy odpowiadać za to, co mogło się pojawić w Jeziorze Kaniewo. Także tutaj my to, co mogliśmy zrobić na terenie oczyszczalni, to robimy. To, co mówiłem, wymieniliśmy osad czynny, sprawdzamy i sprawdzaliśmy cały czas napowietrzanie i to, że te urządzenia, które u nas pracują teraz prawidłowo. Jednocześnie jest to okres taki, że temperatura jaka jest, taka jest i ten kondycja, doprowadzenie tego osadu do pewnej kondycji wymaga czasu. Nas tak jakby tego czasu, co niektórzy chcieli pozbawić. My wykazujemy, że to jest długotrwałe i to wymaga czasu. Także myślę, że to wszystko. Jeszcze, a jeżeli wstrzymana zostanie praca, to jakie konsekwencje dla mieszkańców Żuryna? Ale co to znaczy wstrzymana? No, tak jak Pan mówił, że jeżeli zawiodła decyzja o wstrzymaniu pracy... Znaczy to jest tylko zawiadomienie tak jakby o procedurze rozpoczęcia czegoś takiego. My nie wiemy, jak to długo może trwać, także my wykazujemy wszystko, żeby tutaj zrobić i naprawić tą oczyszczalnię, która jest. Chcę uzupełnić to, co powiedział pan prezes. Nie ma na dzień dzisiejszy mowy o czymś takim jak wstrzymanie pracy oczyszczalni. Nie ma takiej w ogóle możliwości. Kolej rzeczy jest taka. RDOŚ może wystąpić do starostwa o cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego. I wtedy wiąże się to z tym, że są znacznie wyższe opłaty za korzystanie ze środowiska, ale nie wstrzymuje pracy oczyszczalni. W tej chwili już, o czym Pan Prezes nie powiedział, zostały już podjęte kroki w celu usprawnienia pracy tego złoża biologicznego. To potrwa, Panie Prezesie, w sprzyjających warunkach powinno się to unormować do końca czerwca. Tak, bo to jest okres, mówię, to jest bardzo długi okres czasu. To jest czyli te działania już zostały podjęte, konkretne działania, a oprócz tego pracujemy intensywnie, już rozmawiamy się z projektantem, który projektował kiedyś to oczyszczalnię, o modernizacji oczyszczalni, przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i przystąpimy będziemy się ubiegali o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych do przeprowadzenia tej modernizacji. Dziękuję bardzo. Pani radna Sylwia Monkielewicz pyta, czy jest światełko w tunelu na dofinansowanie biblioteki i zaproszenie na obchody 600-lecia dla sołtysów. Jeżeli chodzi o bibliotekę. Tak, proszę. Jeżeli chodzi o dofinansowanie biblioteki, gmina nie otrzymała tego dofinansowania. Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Kultury, w Instytucie Książki, bo to operator był, okazało się, że było bardzo dużo złożonych wniosków. 250 wniosków na budżet 260 milionów. Natomiast okres dofinansowania, ten program ministerialny jest przewidziany na 4 lata, to jest od tego roku do 2020 i tutaj jest budżet 150 milionów. Na 4 lata wpłynęły właśnie tyle wniosków. Złożyliśmy odwołanie od tej decyzji i zmieniliśmy harmonogram ciężaru dofinansowania. Okazało się, że większość gmin, które występowały z samorządów o dofinansowanie, ten największy ciężar dofinansowania z ministerstwa wykazały w 2017 roku. I to właśnie na 39. miejscu skończyło się dofinansowanie wniosków. W związku z tym zmieniliśmy ten harmonogram, żeby ten największe zafinansowanie było w kolejnym roku 2018. No i czekamy na odpowiedź. Jeżeli będzie negatywna, no to spróbujemy oczywiście jesienią w kolejnej edycji inaczej to rozplanować. Dziękuję bardzo. Na jakiej zasadzie pan przewodniczący udziela głosu? A więc zgodnie ze statutem przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. Przewodniczący Rady może udzielić głosu nie będącej radnym, może, ale nie musi. A przewodniczący czuwa również nad porządkiem przebiegu obrad, a więc i całej dyskusji. Ponieważ dzisiaj była to dyskusja dotycząca stanowiska Rady Miejskiej, wobec tego mogą dyskutować tylko radni i sołtys nie została dopuszczona do głosu. To tyle. Proszę. Oświadczenie pani sekretarz przyjęliśmy do wiadomości. Pani Sylwia jeszcze pytała. Czy wszyscy sołtysi dostali zaproszenie na obchody 600-lecia? A to mówiłem, zaproszenie na obchody 600-lecia. Tak, ale nie zostałam odpowiedzi. Znaczy, nas zaprosił o jakie obchody chodzi, bo nie ma takiego obchody 600-lecia. O wszystkie. Proszę? O wszystkie oficjalne. Ale nie ma czegoś takiego jak zaproszenie na obchody... Sesja naukowa na przykład wskazała w ten sposób. Pani dyrektor, sesja naukowa została wysłane już zaproszenia i przyznam, że nie wysyłaliśmy tego zaproszenia, więc ja to wydaje mi się, że wszystkie osoby zainteresowane, które powinny otrzymać zaproszenia, to otrzymały. To jest odpowiedź na mnie w tym momencie nie bardzo wiem, jak na to odpowiedzieć. Natomiast wszystkie zaproszenia, które wysyłamy wobec rozdzielnika, na które znajdują się sołtysi także wszyscy, więc ja tutaj nie widzę żadnych problemów, gdzie nie docierają zaproszenia. Adam Pociardowski pyta jeszcze, czy są w perspektywie budowy nowej oczyszczalni. Jakoś chcecie wyjaśnić, znaczy może ja tylko powiem, bo niektórzy nie zdają sobie sprawy, że budowa nowej oczyszczalni to jest bardzo długotrwała procedura. Decyzje środowiskowe i inne rzeczy. Jeżeli tu mamy oczyszczalnię w tym miejscu, to musimy zrobić wszystko, żeby ta oczyszczalnia była w tym miejscu i spełniała warunki pozwolenia wodnoprawnego. Oczyszczalnia, która jest przy jeziorze, musi spełniać wyższe parametry, jeżeli oczyszczalnia, która jest przykładowo przy Lodacie, czy czymś? Nie do końca. Nie do końca. Znaczy nie wiem, czy pan radny tutaj nie dzieli, powiedzmy, oczyszczalni miejskiej z oczyszczalnią jakąś tam, powiedzmy, przemysłową. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W takim razie zamykam punkt dotyczący udzielania odpowiedzi. Przechodzimy do ostatniego punktu, mianowicie zakończenia obrad. Sesja absolutoryjna planowana jest na 29 kwietnia, czerwca, to jest środa o godzinie 15. Natomiast posiedzenia komisji planowane są w następujących terminach. Komisja Edukacji 17 czerwca, to jest piątek, o godzinie 9. Komisja Wsi i Gospodarki Komunalnej również 17 czerwca, piątek, o godzinie 14. Natomiast Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju 20 czerwca, to jest poniedziałek, o godzinie 14. Natomiast Komisja Rewizyjna to już ma swój plan działania, tak? Czy ktoś jeszcze chciałby jakąś informację? W związku z wyczerpaniem porządku obrad 23 sesji Rady Miejskiej zamykam obrady. Dziękuję wszystkim za udział i życzę miłego popołudnia. Dziękuję bardzo.